Dzieje apostolskie dostarczają nam bardzo ciekawej informacji. Oto chrzest Janowy, który wydawałoby się, że ustał w momencie, kiedy Jan Chrzciciel został ścięty w więzieniu i jego uczniowie jedynie mogli kontynuować jego misję poprzez głoszenie idei, które były bliskie sercu Jana Chrzciciela. Okazuje się, że to wyznawanie grzechów i obmywanie się w rzece, być może właśnie w Jordanie, stało się tradycją, bo i Apollos był po chrzcie Janowym i dzisiaj mężczyźni, z którymi jest toczona rozmowa, także byli po chrzcie Janowym. Czyli można powiedzieć, że zdawali sobie sprawę z tego, że nawrócenie serca jest bardzo ważne i obmycie się, symboliczne obmycie się w wodzie jest równie ważne. Ale chrzest Jezusowy, kiedy byli chrzczeni ci ludzie, kiedy był chrzczony Apollos, powodował, że oto Duch Święty zstępował. Ten Duch Święty, który został zapowiedziany przez Jana Chrzciciela, wstępował do serca i spowodował, że cała tajemnica zbawienia Jezusa Chrystusa stawała się żywą i miłość Ojca, która chroni przed działaniem zła, stawała się udziałem właśnie tych ludzi. I to była różnica między chrztem Janowym i chrztem w imię Trójcy Świętej, w imię Jezusa Chrystusa. I to bardzo ważne, ponieważ do tych dwóch chrztów potrzebny jest jeszcze jeden chrzest wspominany w Dziejach Apostolskich. Chrzest w Duchu Świętym, żeby już na zawsze zakorzenić się w Panu Bogu, w Chrystusie, w Jego Ewangelii, w Jego przesłaniu.